jakby coś jest tym fioletowy na dole. Mam najmniej pieniędzy na starcie i gramy wersję na poziomie najwyższym. I to jest statystyka na starcie, to jest. I ja się będę specjalizował w tej grze, a w produkcję energii oraz produkcję jedzenia. Moim celem jest zmonopolizowanie produkcji energii i jedzenia, a olanie wszystkiego innego. Czyli zachowujesz się jak współcześni oligarchowie. Tak. Zaczniemy od produkcji energii. Ten produkuje żywność. Wtedy będzie produkował energię w tym miejscu, a ten żywność. No więc na razie tak wyrównane szanse będą na wszystko. Ten kupię, to jest ten grunt do kupienia. On jest mi bardzo daleko, ale zobaczymy, za ile będziemy mogli kupić. Na pewno podbijemy cenę. Ja idę jako ostatni i teraz ten, który będzie najwyżej w momencie sprzedaży lub zakończenia czasu. Po prawej stronie mam miernik czasu do końca aukcji. O, jeden się odłączył, drugi się odłączył. Już pika nam taki dźwięk. O, ja chcę sprzedać mu odrobinkę niżej. Musiałem zapamiętać, żeby trzymać, bo nie potrafią wcisnąć. Ja tylko podbijam cenę w tej chwili. Za 700 to mi się nie opłaca tego kupować. Tak mi się wydaje. Takie mam wyczucie z czasów, kiedy tego koniec aukcji. Komputer teraz będzie, więc on powinien w dwóch, obydwu z nich ustawić te dysze do produkcji energii. A jedzenie ustawił. I jedzenie. No interesująca sprawa. I nie znalazł Krystita, czyli kryształów prawdopodobnie. To się powinno wytłumaczyć. To jest takie coś, co można wydobywać z ziemi. Jakie są rodzaje różnych rodzajów, jakie są różne rodzaje rzeczy, które można wydobywać, produkować i tak dalej, to też będziemy kiedyś pewnie omawiać. Ten będzie tutaj jedzenie produkował. Sprawdzić, czy są kryształy gdzieś. Tu jest mało kryształów, czyli w okolicy gdzieś tutaj będzie kryształów więcej. I wygra 55 na tych. Gambling to jest, jak to się nazywa? A to jest, też będzie żarcie wyprodukuje tutaj. A energię wyprodukuje spryciarz. O, tu znalazł trochę więcej kryształów, a tu znalazł dużo kryształów, czyli tutaj następnie będą wszyscy polować w tej chwili, a na ten kwadrat będą kolejne duże wszyscy polować, poza mną. I teraz moja tura, ja teraz będę musiał się wykazać odrobinę tego, więc pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić, jak ja teraz kliknę, to wziąć muła, tu się bierze muła za stówę, następnie wziąć, zaprogramować muła na produkcję energii. Cały czas tam pasek czasu leci po prawej stronie, więc mamy ograniczony czas i biegniemy do góry, omijamy góry. Najszybciej się chodzi po skosie. Trzeba idealnie trafić domek. O, wampus jest. Widzicie tą kropeczkę? To jest wampus. A, upolujemy wampusa. Nie udało się. To jest coś, co mi się rzadko udaje upolować. Dewastacja środowiska. No, mamy wampus. Jest. Upolowałem wampusa i tutaj gra się wywaliła. I to jest właśnie gra, która jest uszkodzona wersja. Jeżeli upolowanie wampusa powoduje wypad w powietrze, to jest nie ta wersja, czyli to muszą tą drugą USB brać. To jest objaw uszkodzonego obrazu. Tylko nie wiem, jak bardzo uszkodzonego. W każdym razie to już jest koniec w tym momencie. I dlatego właśnie grałem na tym wersji OSB, tak? Odblokowało się. Może on po prostu sobie tak pomrugał, że wiesz, że tam diabełek. No tam była plansza z wampusem, no. No zrobił ci tam, wiesz, takie właśnie mruganie oczami i poszło dalej, nie? No tak, tylko coś zwalone jest. O, piraci przylecieli. Ale chyba został śmieć, czy co to jest tam na środku? To jest rzeka. No, rzeka. Okay. A wszystko będziemy wyjaśniać, jak będziemy grali, ale to jest tego. Przylecieli piraci, uwaga, co zabierają piraci? Obstawiajcie, co zabierają piraci? Zielone dyskietki. Kryształy zabierają. Czyli jeżeli piraci przylatują na tym etapie, to nic nie zabierają. Głupki są. No bo piraci przylatują zawsze co najmniej raz w grze, więc jak teraz przylatują, to już więcej nie przylecą. Bo ja dobrze pamiętam, nie wiem, czy dwa razy piraci przylatują, chyba nie. A więc ja mam dwa poziomy energii i to tyle. To słabo mam. Może Atari fanie, oni to później te kryształki wymieniają na właśnie te. Właśnie odwrotnie powinni być. Zabrać dzielnicę, no. Wykorzystać, a potem wymienić na monety. Kryształki. Kryształki.
Nie wiem, czy jest sens. Nie, tyle lewy wolno. Sobie spięć. Z po 85 są w tej chwili. A nie, musiałem do góry pójść, żeby kupić. Dobra, już zapomniałem. Dobra, wszyscy będą mieli niedobory żarcia. Najpierw zużyliśmy żarcie. Ci wyprodukowali. Ja mam niedobór żarcia, ja kupuję żarcie od wszystkich na razie. Skupuję cały żarcie z magazynu, jaki jest. Storma 8. I ja będę kupował i kupuję wszystkie żarcie. Najpierw zejdźcie do mnie. Musimy ci, Kuba, jakąś ksywę dać. Dobra, kupiliśmy. Ja skupię wszystko z magazynu teraz. Jest ich tylko 8, ale będę miał zapas. I magazyn, skończyło się magazyn na wziacie. A jak skąd wiedziałeś w starych czasach, jak grać w mule? Miałeś instrukcję? Nie, instrukcję z grzyba. I uwaga, nie będę sprzedawał żadnej energii. Ale najpierw miałeś instrukcję i ten, czy... Tak, tylko na podstawie instrukcji się nauczyłem, bo bez tego to się nie dało. Ale co cię zachęciło do tego, żeby kupić? Ktoś ci mówi, że to fajna gra, tylko nie wiedziałeś, że gra, czy... Bo ona mi tak w pierwszym momencie nie jest jakoś specjalnie zachęcająca. Nie jest, nie jest. Nie jest, ale taki przykładowy ale... Hammurabi, tego typu rzeczy mnie bardzo wciągały. Jest rozbudowana, mi się wydaje. No. Znaczy już teraz dla mnie wydaje się bardzo prosta. No, tak. A ja wykupuję resztę wtedy... energii. Jak wykupię wszystko całą energię, to się dowiedziałem, tego w instrukcji nie było. Jak wykupię całą energię, to wtedy się ceny rosną. I moim celem jest zmonopolizowanie rynku energii i żarcia. To się nie zawsze udaje, ale bardzo często się udaje. I mamy podsumowanie. Ja ciągle jestem na ostatnim planszy, drugi już jestem. Mimo, że praktycznie wszystkie pieniądze wydałem, to jestem już drugi na tym. Mam w sumie 1700. I teraz jest sprawa taka. Jak teraz rozpoczniemy kolejny etap, to ktoś, kto jest na pierwszym miejscu, nie może mieć teraz wylosowanego jakiegoś przypadku dla niego pozytywnego. Typu na przykład zagubiony, odległy krewny, zmarł i zostawił ci duże, ten, jak to się nazywa, dużo pieniędzy. I dostałeś spadek. Na przykład 200 tego, spadek. Tak? To tak jak w Mystic 2. Tak, a ten, który jest najniżej, nie może mieć negatywnego żadnego przypadku. Na przykład nie mogą go zaatakować ci, jak to się nazywa, pests, to są te, jakaś szarańcza czy coś takiego i zeżre ci całego żarcia. Albo nie może ci przejść przez twoje pole burza, która spowoduje, że mniej energii produkujesz. Teraz ja chcę Landgrant wziąć zaraz obok tego, co mam. Nie udało mi się. To wziąłem to obok. No niestety to niedobrze, że tam wziąłem, ale trudno. Teraz, dlaczego jest ważny dobór tych punktów, na których jest tego? Każdy ma szansę teraz wziąć jeden tylko, natomiast jeżeli one byłyby obok siebie, ten jest do zakupu, ja go koniecznie chcę kupić. Tylko mam tylko 300, więc jeśli wszyscy rzucą na niego, a mam tylko 322 jednostki, więc może mi się nie udać kupić tego gruntu. A, nie mogłem go kupić, bo on był, cena wywoławcza była za wysoka. Dobra, spoko. Ten tutaj na pewno żarcie postawię i w ogóle nie ma dyskusji. Tu mamy niedobór żarcia w całej tej. A, jak się upoluje kompusa, też jakieś pieniądze się dostaje. Teraz komputer i uwaga. Gwiezdny podróżnik zapłacił za twoją tą hospitality. Zostawiając ci dwa kawałki rudy żelaza. I rudy jakieś. Smithor, to jest ogólnie ruda. No, nie chcę nic wydobywać, cholera, to ja będę miał słabo w tym. Może mi się nie udać to wygrać. O, tu jest dużo kryształów. Dlaczego się na te kryształy, cholera, nie rzucają? Mój brat zawsze się rzucał na kryształy. Napisali ci, że jest dużo kryształów w płocie. Znaczy, było pokazane, gdzie jest ten kryształ. Dobra, teraz tak, ja muszę produkować energię. Więc pierwsze, że zbierzemy muła. Bo żarcie to jeszcze mam dużo z poprzedniej tury. A co to jest te z lewej pierwsze? Zaraz ci opowiem. Ja teraz na wampusa upoluję. Żeby tu wróci wampus, nie na dole jest wampus.
Wampus wygląda jak wilk. Zawsze mi się to podoba. Tylko niestety nie można go zobaczyć. I uciekł Wampus. Dobra, nie będę żarcia marnował, bo jest za mało. Tu mogę sprzedać grunt, a tu mogę sprawdzić, gdzie są kryształy. Nie wiem, dlaczego nie wyświetla się cały napis tutaj. Muszę zobaczyć. A na górze to są różne... Ja nie chciałem mula. A, Jezu, sprzedałem mula. Tylko, że nie... I do papucza na koniec. Zawsze jeśli się wygrywa na przykład 50 dolców. Dobra, ten tam postawi pewnie energię. O, będzie wydobywał wreszcie ten. Teraz tak, to jest wydobycie rudy. Wydobycie rudy największe jest w górach, najmniejsze jest nad rzeką. Żarcie najwięcej jest na wodzie, najmniej jest w górach. O, jest. Idą sztormy. Więcej będzie żarcia, ale mniej będzie tego. Mniej będzie energii produkowanej. Nie da się tego pominąć, przyspieszyć. Ładna animacyjka. Ale ci kolorki zgadzają. Dla mnie to była biała plamka przelatująca przez ten, taka zmieniająca jasność. Pierwszy raz w życiu gram to w kolorze. No dobra, handel. Smith Orr to jest żelazo, tak? A co to były te kropeczki, które się tam pojawiły? Gdzie? Wcześniej. Na każdym polu. Czekaj, bo tu są dwie rzeczy. Najpierw ustalane jest, kto kupuje, kto sprzedaje, czy tego? Nie, na mapie. Przed tym... Te kropeczki to było, ile wyprodukowaliśmy, wyprodukowaliśmy poszczególnych rodzajów tego. Okej. Okay. Maksymalnie może być ich 8. Ja mam żarcia. To jest, teraz jest podają się potrzeby. Ile potrzebujemy żarcia, żeby przetrwać kolejny ten kawałek? No więc jeżeli potrzebuję, ja potrzebuję, w ogóle nie potrzebuję kupować i będę miał jeden zapasu jeszcze. To znaczy, że i tak kupię, bo znaczy właśnie nie wiem, czy mi się uda. Tu się przyłączałem, czy chcemy kupować, czy sprzedawać. A tu teraz się rzucają chłopcy i sprzedają. Ja kupię sobie to żarcie od nich. Jak się ruszam, to czas chyba idzie powoli. Nie zwalnia. Jak tutaj powyżej linii wyjdę, to czas zwolni. O, tak, zwalnia czas. To też jest tam takie pojedyncze. Mnóstwo takich szczególików jest właśnie małych, które teraz nie opisuję, ale tego mam dużo energii, bo ją kupiłem na wszystkich i jeszcze kupię 5. A energia powinna... Cena jest bardzo niska. Więc trzeba ją całą wykupić. No, celem jest zabudzenie ich z energii, natomiast to już mi się może nie udać. Może ten koleś będzie chciał sprzedać? Nie będzie chciał sprzedać. A jak on za 50 nie chce sprzedać, to trudno. Więc 58 nie mogę poskoczyć. Dobrze, koniec aukcji. Podsumowanie. Znowu spadłem na koniec pewnie. Tak. Na razie moja strategia się nie sprawdza. No też mi trochę nie wychodzi z tym gruntem. No nic nie mogę zrobić. Nie stać mnie. Taka bieda. No to się komputery. Z człowiekiem nigdy nie grałem. W sumie. Z grupą ludzi trzeba by zagrać w sumie. Kiedyś. Podszkodzić wszystkich i tego. I przez sieć pograć. A se kupują grunty, bogaci ludzie. No to ja raczej chyba mam niewielkie szanse, żeby wygrać. Może trzecie miejsce, może drugie miejsce, ale nie wygrać. On trzech domów, nie, dwa domy.
Dobrze. O, wykopanie kryształów. To jest kopanie kryształów. To jest kopanie kryształów. I produkcja energii. Wszystko, co potrzeba. Produkcja kryształów i wydobycie potrzebuje mnóstwa energii. To strategicznie. Ten tutaj zrobić wydobycie tego, a tutaj energię dokładnie. I brak kryształów. I teraz tak. Nie wiem, czy widać kursor myszy mój, czy nie widać. Tu na dole mamy takie małe kropeczki. Są małe kropeczki i duże kropeczki. Małe kropeczki to jest poziom wytwórczy bazowy, czyli jeżeli jest 4 kropeczki, tak jak tutaj, to już więcej nie może być poziomu bazowego, czyli mamy w idealnym miejscu dany postawiony, dany rodzaj produkcji, czyli na rzece produkcja żarcia daje 4 kropeczki. Produkcja energii na równinie daje 3 kropeczki, to jest największa możliwa. Produkcja wykopów kryształów, to się teraz te są nowe, które nie mają jeszcze tych kropeczek. Jeszcze nie wiadomo jaka jest. Komputer dopiero nam oceni to przy kolejnej turze, zobaczymy. Dlatego nie ma tych kropeczek. No i jak jest domek pusty, to znaczy, że nie ma tam, więc też nie wiadomo co to jest. Więc ja produkuję tutaj energię. Znowu. A, to ja nie mogę nawet tego, bo mam 80-50, nie mam pieniędzy na ten. No to ja sobie mogę zapolować na Montusa w takim razie, nic więcej nie mogę zrobić. Szukamy białej kropeczki i piknięcia, słuchamy. No, chodź wam pusik. Jest wam pusik. Liczymy na to, że wam pusik jest dwa razy w tym samym miejscu, pojawia to się często zdarza, jest wam pusik. I tutaj dostaliśmy jakieś za to pieniądze. Nie wiemy jakie, bo niestety się zwaliła gra. I tutaj i nie mogę nawet kliknąć nic. No, ale mam teraz pieniądze prawdopodobnie na tego, na muła, więc mogę sobie energię zrobić, tak? Mam 100. Za to muł stanią. Nie wiem, czy zdążę, bo już mi się czas kończy. Muł mi ucieknie. Widzicie? Muł uciekł mi, bo mi się skończył czas, zanim go zapowiedziałem. Straciłem 80 dolców. Zwiększona produkcja energii będzie. Mhm. No, wysoka aktywność słoneczna. Plam słoneczny. Więc mamy mnóstwo energii. Będę ją sprzedawał tym razem, już muszę mieć jakieś pieniądze na jedzenie. No, dawaj. No, gdyby w tym etapie to już byłem drugi, ale niestety źle się wylosowała powierzchnia planety. 4 kryształy. I to się steruje wszystko czystikiem, to jest fajnie, że nie klawiaturą. Dobra, teraz on sprzedaje, tak? Kryształy są całkiem niezłym zawsze biznesem, tylko trzeba wykonać badania gruntu, gdzie one są, bo inaczej nie da się trafić na nie i się nikt nie chciał bawić. Mam dużo żarcia, ale żarcie jest tanie ciągle. Mam cały czas 300 plusów. Kupującym wtedy się aukcja nie odbędzie, jak są sami kupujący. No sellers, no auction. Bardzo wygodna sprawa, bo szybciej gra leci wtedy. I na to będę miał mnóstwo energii, zresztą wszyscy będą mieli dużo. Ja mam bardzo małe zużycie, no to się marnuje energia. O, po 10 będę miał 230, ale spróbuj. Storchę znowu nic, wszyscy chcą sprzedawać. No to też muszę sprzedać niestety energię, bo się zmarnuje. Cały nadal muszę sprzedać, bo muszę mieć na muły. Ale niestety cała moja operacja pod tytułem to, co ja chcę osiągnąć w tej grze, na razie mi się bardzo nie udaje, więc się przejąć monopol na rynku żarcia i na rynku energii.
Znaczy mi się to nie uda już w tej chwili, przy tym układzie. A ten chciał sprzedawać drożej i mu nie wyszło. Dobra. I nadal jestem ostatni. I się wyjaśnia też, jak widzą stąd tę animację, tutaj, wyjaśnia się ta muzyka. A magazyn ma mało tej, jak ona się nazywa? Mało rudy na produkcji mułów. Ja jeszcze wyjaśnię, co to jest w ogóle muł. To jest bardzo ważna sprawa. Dobra, ja chcę plotę na żarcie na środku sobie postawić. Udało się, mam żarcie. To żarcie energię stawiamy. No ale nie będę miał monopolu na żarcie. O, uwaga, coś jakaś do mnie, dobra przyszła wiadomość. Znalazłem martwą myszą szczura. I udało mi się go sprzedać za 100 dolców. Niezły wynik. Dobra, to mogę sobie dwa muły, muły podrżały, bo jest mało wydobywanej tej. A, nawet trzeba go wyposażyć w jedzenie. No dobra, a jeszcze są takie dwa obok pubu, to co to jest? A to jest LA, to jest LAN tam jest napisane, nie wiem dlaczego nie widać, coś w tym mowa to, że się też nie działa w tej wersji. A ostatni jest ten najdłuższy. Energię szybko wchodzi się do domu. A ten ostatni to jest, mogę wskazać jakiś kawałek gruntu. O ten najdłuższy, on ten, na który zaraz przechodzę. I ustalić, ile tam jest kryształów. No dobra, a tam w środku co robi? Czekaj. Lamy. Więc teraz tak. To jest analizator gruntu, czy jest dużo kryształów, czy mało. Tym mogę sprzedać kawałek gruntu komuś innemu, zaoferować sprzedaż. Tutaj idę na gambling i właśnie w tej chwili idę na gambling, żeby zakończyć swoją turę. Jak nie pójdę, no to nie wygram tych 50 dolców, które tam mniej więcej są. No. To jest programowanie na górze muła i jest producent kryształów, wydobywanie kryształów, wydobywanie tej. Ore to jest, Jezus, jak się nazywa Sneefall po polsku? Rudy, żelaza, to jest produkcja energii, to jest produkcja jedzenia. A stąd się bierze muły. I tutaj one są narysowane, te muły. Coś tu się nie zgadza w tej emulacji, że brakuje tej. Dobra, 104 wygrałem na gamblingu, jest ok. Zobaczmy zaraz, co zrobi komputer. Komputer ma dwa pola do wypełnienia. I przełączył się na wydobycie. O, nie dał rady wydobyć tak tutaj przełączyć. Bez sensu to przełączyć zrobię. Tutaj należy wydobywać tą. Dobra, ten zrobi wydobycie też. O, jeżeli się nie ma wystarczającej ilości jedzenia, to jest bardzo ważne. Widzieliście, ja sobie tam chodzę, na prawej stronie mam pasek. Jeżeli nie będę miał żarcia, to ten pasek będzie krótszy, będę miał mniej czasu na programowanie swoich rzeczy. A to jest komputer, który ma najlepsze wyniki finansowe i ma zły wynik. Coś mu się wydarzyło złego. Solar collectors on your energy, aha, dokładnie, kolektory energii są brudne, więc będziesz miał tego, to spowoduje, że trzeba je umyć i za każdą dyszę, tarczę tą zbierania energii trzeba zapłacić 50 dolców, żeby je umyć, żeby mogły dalej zbierać energię. Przerzucił się na produkcję kryształów i przeprogramował muła. Na produkcję energii tutaj, a tam na wydobycie rudy. To ma sens. Będzie dużo energii, bo znowu jest zwiększona ta aktywność słoneczna. I teraz widzimy to. To nie jest tak, że kropka pojedyncza aktywności słońca trafiająca w kafelek danego. Nie. Nie, to nie ma tak. To jest ogólnie. Teraz tak. Okay. Od czego zależy? Od czego zależą wyniki nasze tutaj, które dostajemy? Bo teraz widzicie, tutaj dostałem 4 kwadraciki, 8 kwadracików energii, wyprodukowałem jednostek energii, tu tylko 6. Ale zobaczcie, tu jest jedna kropeczka. A tu są aż 3 kropeczki, wydaje wydolności ogólnej na start. I teraz co się wydarzyło?
jeżeli mamy obok siebie dwa takie same zakłady produkcyjne, to ze względu na zasadę konwergencji, konwergencji to się nazywa? Chodzi o to, że one produkują blisko siebie to samo, to ponieważ dostarczamy i obsługujemy ten sam rodzaj produkcji na małym terenie, to z tego powodu nam ta produkcja rośnie. Czyli postawienie dwóch rodzajów, dwóch obok siebie pól powoduje, że na obu produkcja wzrośnie. Czyli widać, że to jest mniej, ale ponieważ one obok siebie są, to dostaniemy jedną albo dwie kropki więcej. Natomiast dodatkowo była ta aktywność słoneczna, więc dostaliśmy jeszcze prawdopodobnie dodatkowe dwie kropeczki energii, tylko z tego powodu, że była zwiększona aktywność. Teraz ciekawostka jest, jeżeli mój przeciwnik również będzie miał tutaj produkcję energii, to i jemu wzrośnie, i mi wzrośnie produkcja energii w tym miejscu. Tylko o mniejszy współczynnik, bo konkurujemy. Ale na przykład można sobie wyobrazić, że kable energetyczne idące do centrali są wspólne i przez to będziemy mieli zysk. Druga rzecz jest jeszcze, którą trzeba wziąć pod uwagę, to jest ta ogólna zasada. To już wcześniej wspominałem, że jeżeli chcemy produkować energię w górach, to nam wydajność spadnie. Natomiast jeżeli chcemy produkować żarcie w górach, to też nam ta wydolność będzie znacznie niższa. Dlatego mi się teraz opłaca zdobyć ten kawałek gruntu, który znajduje się tutaj obok tego na dole fioletowego pola, bo na pewno będę miał wtedy większą produkcję jedzenia. I tak chcę zrobić teraz w następnej turze. Jak nie, to o jeden dalej, przynajmniej żeby było. I na to będę takie pole będę polował. No i najlepiej mieć cztery obok siebie, bo one wtedy oczywiście każdy z nich zwiększa wpływ. Jakbyśmy otoczyli dziewięcioma, no to się nie da zrobić tej grze praktycznie, to wtedy jest w ogóle najlepsze możliwe warunki. To jeszcze na górze można, nad niebieskim, nie? Nad niebieskim, który niebieskim? Żarcie. No na górze już nie można, zajęte są dwa pola, są tylko dwa do góry, dwa do dołu. Aha, okej. Okay. Nie, bo rzeka wystaje, dobra. Rzeka wystaje, ale kończy się pole na polu production, okay. A reszta to jest niestety obcięte, wiesz, tym, jak to się nazywa. No, to polem wyrym, dobra, klikamy. To ja klikam i wchodzimy w dział aukcji, tak. Miejmy nadzieję, że oni wyprodukowali coś i coś sprzedadzą, bo widzicie, jaka cena jest teraz za jednostkę. Ponieważ jest mało kto wydobywał przez pierwszą część gry rudę, no to cena rudy wskoczyła do 161. I nikt nie sprzedawał. Więc to jest mega biznes w tej chwili. Natomiast do produkcji rudy i wydobycia kryształów trzeba mieć energię. No i oczywiście żarcie. I nie zadbali o to skutecznie. Ja zawsze robię to w sensie, że ten rynek żarcia próbuję przejąć. Nie zawsze mi się udaje. Czasem można też pobawić się w inną politykę, natomiast ta wersja z żarciem mi się najbardziej podoba. Kryształy. Wow, 15 kryształów. No 15 razy tego, to sobie to się dorobił, chłopak, no. Jechaj. Etap wyboru, czy sprzedaję, czy kupuję. O, i ten chcę handlować kryształami. Bo 68 to jest niska cena za kryształy, to go rozumiem. Jedyne, co komputer mnie wkurza, że on wraca na swoją pozycję na górę zawsze, co powoduje, bo jak się chodzi w tym obszarze, zobaczcie, to wtedy ten zegar leci wolniej w dół. No i można robić różne pułapki te aukcyjne, też się chodzi, góra dołu, żeby od kogoś kupić coś drożej, zmusić kogoś do sprzedaży i tak dalej. Tak, to takie manewry, no, kto lepiej manipuluje joystickiem. No dobra, i tamten nie tak produkuje więcej żarcia ode mnie, a ja mam tylko 3 surplusa. O kurna, ale oni dużo chcą sprzedać. Takie pieniądze. Dobra, to podskoczy cena. To mi się podoba. Ogólnie mamy mało żarcia na tym. A, celem oczywiście całej gry, co ciekawe, nie jest to, kto wygra, tylko żeby cała planeta i całe nasze osadnictwo na planecie obcej, bo to jest symulacja osadnictwa na obcej planecie, żeby nasze osadnictwo się udało. To jest główny cel. Wszyscy mamy nadmiar żarcia. No ale muszę trochę niestety sprzedać.
więc schodzę w dół. Fajne są te łóżka, że one machają łóżkami, te stwory. W czasie chodzenia. No dobrze, ale jakie są kryteria udanego osadnictwa? Że po zakończeniu gry będziemy mieli... zaraz zobaczę dokładnie, jakie było. Będziemy mieli powyżej jakiejś tam sumy wartości całego biznesu na planecie. Dobrze pamiętam. Otwieram sobie manuła jeszcze raz. Razem o tym manuale nie gadam mi o tym. Aha, to nic z tego. Nie zobaczę teraz, ale sobie znajdę tego dokładnie, się, jak będę robił opis, to się przygotuję. W każdym razie dopiero jak osiągniemy tą wartość sumaryczną, nie wiem, 100 tysięcy musi być. There's a shortage of smithor for mules, czyli ceny są znowu poszły w górę. A kolonia ma 16 tysięcy, czyli mamy, nie pamiętam, muszę zobaczyć. To dopiero czwarty miesiąc jest, więc do tego 12 miesięcy trwa gra. Zawsze. Czyli już chyba 100 tysięcy trzeba przekroczyć. Dobra, ja poluję na to pole na dole, na prawo od mojego fioletowego pola. Udało się. Natomiast jak nie kliknę, to stracę i w ogóle nie dostanę pola. To jest do kupienia, no mnie nie stać. To jest cena 450. Następne do kupienia pole. No to ten cały rynek, wszystko. No to ten kolor prawdopodobnie wygrał. Trzy grunty do sprzedania? Tego to jeszcze nie widziałem nigdy w tej grze. Zawsze były najwyżej dwa. To teraz jestem ja? Ja jestem pierwszy, to co, już wygrywam? Nie, to jestem najgorszy, w porządku. Pierwszy jest zawsze ten najgorszy, na dole. Mi się nie może nic wydarzyć złego. Czyli ja produkcję żarcia robię. A mul 320 kosztuje, to mogę tylko na wampusa zarobić. To mi się trafiło. Bardzo niedobra sytuacja się wytworzyła. Opowiedz w międzyczasie, czym jest mul. Dobra, mul to jest uniwersalne urządzenie produkcyjno-konstrukcyjne, które służy do realizacji wszystkich swoich zadań. Musiałbym zobaczyć dokładnie jeszcze, od czego jest skrót mul. Przez rzekę się przechodzi wolniej, przez góry też. Dobra, musimy przejść tego. Zaraz sprawdzę, co to dopadło. Mul to jest multi. Już szukam. Stuttgart. Skąd jest mul? No to jest skrót, m.u.z, gdzie tu jest, a dalej, nie wiem, rkf.org, no. Dobra. Multiple use labor element, czyli element roboczy wielorakiego zastosowania. Czyli jest to taki, no po polsku muł idealnie pasuje, chociaż bardziej by można by wskazać, że to jest taki jakiś uniwersalny robot, którego się bierze, programuje lub wyposaża w aparaturę, która umożliwia nam następnie wykonywanie pewnych zadań, czyli produkcję energii,
Czy to... O, tu jest ten odległy krewny, zmarł i pozostawił ci wielką fortunę. Ale niestety po opodatkowaniu zostało ci tylko 200 dolców. A, to i tak jest niezłym wynikiem, bo to dla niektórych to może być na 10% posiadanych środków gotówkowych. I teraz takiego robota można, czy też go, tak jednostkę roboczą, można przeprogramować na różne sposoby, czyli o, temu się coś nie powiodło, co mu się wydarzy teraz złego, bo są fajne pomysły. Latający katorobale zjadły dach twojego domu. Naprawa kosztowała 200 dolców. Jeszcze atak robali musi być. Zobaczymy taki atak robali animowany ładnie. Czyli można takiego muła po pierwsze kupić, przeprogramować, zaprogramować. Następnie można go wziąć ze swojego pola. O jest, mul komuś uciekł. Zwariował i uciekł. Właśnie, bo mula można zabrać z pola? Tak, można też wziąć ze swojego pola mula i przeprogramować go albo przenieść na inne pole. A bez przeprogramowania. Wiesz, chodzi mi o sytuację, w której na przykład jest krytycznie z gotówką. Tak, można wziąć muła i sprzedać, tylko dostajesz za niego około 30% mniej niż za cenę zakupu. Ja zrobiłem taki mam przypadkiem, wziąłem muła i go po chwili sprzedałem. Kupiłem za 100, sprzedałem za 73 chyba, czy coś takiego. Nie, bo zastanawiałem się nad sytuacją podbramkową, nie? Kiedy nie ma... Tak, możesz muła sprzedać. Natomiast rzadko się to praktykuje. Natomiast sytuacje są takie śmieszne, że bierzesz tego muła i go prowadzisz za rączkę. Natomiast może się zdarzyć sytuacja, w której możesz wziąć muła i na przykład skończyć się czas. To mi się zdarzyło teraz na samym początku gry, że nie zdążyłem go donieść na miejsce. I uciekł. To mi uciekł. Może się zdarzyć, że nie trafię w domek. Musisz idealnie na domku stanąć. Też ci ucieknie taki muł. I możesz go właśnie kliknąć tego myszą fajerem w niewłaściwym miejscu. Po prostu ogólnie poza tym. To też ci ucieknie. Więc to jest interesująca sprawa i o tym trzeba wziąć to pod uwagę i dlatego jest to gra pod tym względem zręcznościowa. Teraz ciekawostką jest to, że prędkość poruszania się w lewo, jak i prędkość poruszania się w prawo, o, cena Prestitów bardzo spadła, więc się nie opłaca sprzedawać. I bierzemy i chodzimy po skosie, to ta prędkość się dodaje. Więc najlepiej chodzić po skosie. Jeżeli musimy pójść do góry i ominąć górę, to najlepiej iść po skosie. W sumie też, znaczy nie, teraz Pietrus nie sprzeda dużo. I dzięki temu można się bardzo szybko poruszać. Teraz do domku tego centralnego, do tej bazy, można wchodzić z lewej, wtedy wylądujemy z lewej, z prawej, wylądujemy z prawej, a można też wejść od dołu. I wtedy wylądujemy idealnie w środku. I jak chcemy wejść do pubu, najlepiej wejść od dołu. To jest bardzo ważna sprawa, a przy tym, jak mamy ten ograniczony czas. To jest ten element zręcznościowy. No to ja wielkim masakrem żarcia nie dostałem, mam na styk, nic nie robię. Ale ten kupić musi. Ale żarcie trzeba mieć zawsze na zero, nie można sprzedać więcej niż go się potrzebuje, no bo to się źle kończy. Chyba, że nie planujemy niczego, żadnego muła stawiać. To pod koniec jest, kiedy już nie ma tych gruntów do rozdawania i trzeba koniecznie i trzeba koniecznie, no nie potrzebują dużo. No to teraz sprzedamy za kupę pieniędzy, tak? Stor ma 43. Teraz sprzedam w cenie stora niestety, bo to nie jestem w stanie. No namawia tamty. Czerwony próbuje. No i nawet się trochę obławię, chociaż nie wiem, bo to 45 to żadna cena nie jest. Jeszcze taką rzecz spytam. Jak gra więcej graczy, to rozumiem, że każdy ma swoją turę odbębnia, tak? Nie, no przy aukcjach nie ma. Przy aukcjach jeden ma jeden joystick, drugi ma drugi. Jeśli mówisz o turze związanej z landem, to tak. Natomiast przy aukcjach oni wszyscy naraz muszą pracować. Dlatego są padu
dwóch graczy gra na padlach, a dwóch na joysticku. Okay. Dlatego, że przy aukcjach jest tylko górodół, więc pedał wystarczy. No, jasne, jasne. No i ja jestem ciągle na szarym końcu. I mam dwukrotnie mniej od tego najlepszego, no więc to się może nie udać. Dobra, ja próbuję teraz upolować kolejny grunt obok fioletowego na prawo, bo chcę energię produkować dalej. Kurna, nie trafiłem. Nie będę sprzedawał. Komputer, co mu się złego wydarzyło? Ta muzyczka oznacza, że coś złego mu się wydarzyło. Twoje muły kopiące popsuły się ze względu na nadużycie. Ich naprawa kosztowała 100 za każdego muła. Raz, dwa, 300 w sumie go kosztowało. Total cost jest 300, tak. Oni mówią zawsze, jaki total cost jest też. No, nie zbiednieje chłopak od tego. Tu energię wrzucił. Tu kopaliska. I 147 wydał. Jest niewielka tendencja, że im więcej czasu sobie zostawi na koniec, tym jest większa szansa, że będzie tego. On ma aż 3 niezaprogramowane muły. I wszystkie przerobi na Smithor. Ale bez sensu powinien tego na Smithor zrobić. Tego, co jest przy tego, bo jest bliżej tego tutaj. Teraz znowu komputer, jemu się coś fajnego przydarzyło. Inwestycje na innych światach w sztuczną głupotę przyniosły dochód w wysokości 300 dolców. Podoba mi się artificial dumbness. To, nie wiem, czy ja tego nie wziąłem wtedy. Ja nie pamiętam tego komunikatu w tej grze, natomiast tego taka moja teoria, oczywiście pseudoteoria jest tego, jak stworzyć sztuczną inteligencję, brzmi najpierw trzeba zrobić sztuczną głupotę, a następnie ją nieco doszkolić. A prawdopodobnie zrobienie sztucznej głupoty jest łatwiejsze. Dobra, to ja tak. Jedno żarcie, jedną energię. O, mul kosztuje już 500, to mi się nie uda. To ja tylko żarcie. Bo nie będę miał drugiego 500 na muła. Programowanie muła też kosztuje, wyposażanie go. Lampus. Jak się stoi na górze, to już nie mogę tak zrobić na lampus. No, trzeciego lampusa w jednej grze, coś mi się nigdy nie udało. No, bardzo szybko znika, skubany. I nie można być w górach jednocześnie. Dobra, wracamy do domu. I na środku wchodzę od dołu, żeby być od razu nad padem. To sobie przypominam jak się da. No i patrzymy na produkcję. Na dole widać, że mam tutaj zdolność tylko 2, ale powinien dostać koło 6 punktów, bo obok mam swoje drugie centrum produkcyjne. A wiecie, ludzie nie mają czasu na to, żeby stawiać te. Pożar. Pożar w centrali, czy w sklepie oni to nazywają, czyli wszystkie zasoby, które znajdowały się w tym, w centrali, zostały wszystkie tam sprzedane rzeczy w sklepie, zniknęły ze względu na pożar, więc ceny wszystkiego gwałtownie wzrosły. Dobrze. Mam nadzieję, że oni coś sprzedają, żebyśmy mogli tym cena mułów, żeby spadła. Ale pewnie nie. Nie, już więcej nie będzie raczej. 250 to pewnie nie. No ceny za tego 250 to jeszcze nie widziałem. Ale dzięki temu, że nie tyle sprzedadzą, to ceny spadnie teraz. Ale muły będą kosztowały dużo, niestety, ze względu na pożar pewnie. Bo też ceny w kolejnej turze zależą od tego, co wydarzyło się w poprzednich turach. Jak jest pożar, to ceny ogólnie wszystkiego wzrosną. Jak nikt nie sprzedał też do magazynu? Tego. Widzicie, kryształy kosztowały ostatnio tam między 20 a 50, a teraz kryształy cena wzrosła już do 120, na taką po takiej sinusoidę ma zawsze. A jak zobaczycie, ten etap pierwszy jest taki wyliczenie, zaraz będzie go widać jeszcze raz. To jest ten etap przygotowawczy, jest ile zużyliśmy danego zasobu. No przy kryształach i tego to nie ma.
czyli na przykład energii, a ile się zmarnowało. Zawsze jakiś procent to jest stały. Czyli żar się psuje po prostu z czasem przechowywanym. To ja będę teraz sprzedawał żar się chyba. Gdzie? I teraz jest tak. Pierwsze jest, ile zużyłem żarcia? Całe zużyłem. Następnie, ile się zmarnowało? Jak nie całe zużyłem, to nic mi się nie mogło zmarnować. I ile wyprodukowałem? 11 jednostek. I w magazynie nie ma nic. Jak mam surplus, będę sprzedawał. I będę sprzedawał twardo. Wysoko będę strzelał. Tylko, że to ma 11 nadwyżki, więc on też będzie tego stał. Ja chcę, żeby on ode mnie kupił za jakąś kosmiczną cenę. Tylko nie wiem, 11, no może kupić się do... I ten nie potrzebuje więcej, to mi to pasuje. A co mieć zapas duży żarcia? Po 17 to się nie opłaca żarcia sprzedawać. I energia tak samo. Najpierw zużycie energii. Następnie zmarnowanie energii. I produkcja. No ja jestem... O, mam dużo energii, podejrzewam, że jako jedyny mam nadmiar. 9 jednostek nadmiaru. Potem akcji się okaże, ponieważ za mało energii produkowałem, żeby pokryć zasoby całej tego. Pojawi się komunikat. Uwaga, ta nasza, jak ona się nazywa, nasza kolonia ma zbyt, nie, ma niedobór energii. W związku z tym, że ma niedobór energii, spadnie wydajność wydobycia i jakieś tam inne takie rzeczy chyba. Dużo rzeczy się dzieje. Wszystko, co zapada na energii, będzie temu wydajność spadnie. I teraz oni strasznie muszą podbić cenę, bo oni wszyscy potrzebują tej energii, żeby się to, ta produkcja wykopaliska i wszystko działało. Więc ta energia będzie miała kosmiczną cenę. Więc ja ją wybiję tak, aż się zatrzymają na wyższe. Chyba, że skończy się czas. Też się zdarza. Każdy ma oczywiście swój próg bólu. I tak, albo teraz moja strategia jest taka, żeby ten dolny zielony nie poszedł sobie. Bo oni sobie też wyliczają jakieś ceny maksymalnie. No ja chcę im wszystkim sprzedać po te kosmiczne tego. Cena po 115 z energii, kiedy... No i zaczynam się odpływać trochę. Chociaż nadal jestem najsłabszy z całej drużyny, bo ten pierwszy ma 10 koła. No zobaczmy, jak wyglądamy teraz. I będzie komunikat, że mamy niedobór energii, tak? The colony has a shortage of energy. Więc teraz część ludzi przerzuci się na produkcję energii, nie? Co mi nie pasuje, bo wolałbym być monopolistą. I ja poluję na ostatnie dwa pola tam na dole. Udało się. Wielokrotnie się aplikać, bo nigdy nie wiadomo. Nie ma nowych gruntów do sprzedaży. Komputer pewnie sobie energii wyprodukuje w górnym prawym rogu i na dole pewnie zacznie wydobywać dalej ten. Jest energia i jest wykopaliska. Wszystko zrobię zgodnie z zasadami. Tak jakby to zrobił każdy osób. Mamy aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć pól niezaprogramowanych. Ten wykopuje kryształy, bo cena, a tutaj energię wrzuci. Ostatniego pola nie zdążył zaprogramować. Ta muzyka mi się w głowę wryła. Ten ma aż cztery pola niezaprogramowane, więc próbuję dwie energie postawić. Nie, kryształy. Kryształy, można dwa pola zaprogramować. Trzecie mi się tylko raz udało w życiu. Nie ma czasu na to, chyba że one są bardzo blisko gruntu. I teraz jestem ja. I ja robię dwie energie. Spróbuję, jeżeli będzie mnie stać na tego, na muła. Tak, muły kosztują po czasu po 500, ale jestem w stanie dwóch zrobić mułów. I to jest specjalnie. Czas leci, a to się gówno programuje, trzeba czekać. Idę po skosie cały czas. Teraz muszę wejść z prawej strony. A, to był błąd. Muł za 500, energia za... No, na dwa muły zaprogramuję. Chwila polowania na te. Na wampus, ale to prawdziwy wampus mi się nie trafi. Piknął gdzieś wampus, nie widziałem gdzie, na górze był. Tu jest. Ale za mało czasu jest. A po rzece też się wolnie chodzi oczywiście. 32 na gębę. No słabo to widzę generalnie. Ale przynajmniej po co to... O, co to jest? Muł komuś zwariował. O, to super. Tylko jedna dodatkowa energia produkowana jest.
Więc w takim razie jestem monopolistą na produkcji energii. Więc ceny energii znowu wzrosną. Powinienem dostać dodatkowe elementy związane z tym, że te dwa pola są. Aha, i im dłużej dane stanowisko pracuje, tym też ma większą produkcję. Więc ogólnie nie narzekamy. Dobrze, co to jest? To jest chyba jedyna gra ekonomiczna z dobrymi efektami dźwiękowymi na Atari. Czy kojarzycie jakąś inną? Która w ogóle ma jakieś efekty. No dobra. Może muły zaczną tanieć teraz. Ci kryształy staniały do 60, bardzo. Czyli nie będą chcieli pewnie sprzedać. Znaczy ten będzie musiał chwilę trochę sprzedać tych kryształów, ale pewnie wszystkich nie będzie chciał sprzedawać. No, nie chcę sprzedawać. A ponieważ jest tanie, to ci chcą kupić. Aha. Też chcą podbijać cenę. Dobra. Teraz interesująca sprawa, żarcie. Teraz ja będę miał straty z dwie jednostki. Może nawet trzy żarcie się zużywa. I tylko ja mam nadmiar. Nie, dwóch nas ma nadmiar. Cztery. Czyli jeden będzie musiał dużo zapłacić. Stać się chłopie, jedź wyżej. Przed końcem aukcji sprzedam mu trochę jedzenia. A ja mam dużo energii, a wy nie. A jak do mnie nie przyjdziecie po energię, to gówno wyprodukujecie. Więc podbijamy cenę i mam dla wszystkich ile potrzeba. Potrzeba jest 14 jednostek energii, ja mam 17, czyli jestem wyżywić w stanie wszystkich. No, dawajcie chłopcy. Magazyn nic nie ma, ja mam monopol. Ceny pójdą w górę. I stać was, tego czerwonego tylko nie stać. Bordowego w zasadzie. Ciekawe, że ten poszedł pierwszy w dół. A ten jest niestety. No to ty chłopie dużo nie produkujesz. No dobra no. Ale nie mamy już szoptać energii. I jestem już na drugim miejscu. No. Mój plan powoli zaczyna powoli działać. Mogę tam sobie nadać za to pole nawet.
A za to mogę podbić cenę. To by się już nie opłaca kupować. No oczywiście energię produkuję. Wszyscy w energii, bo energia podróżowa straszliwie. Co mu się wydarzyło? Stracił 300 dolców, obstawiając na dwunożnego Kazingę. A, na tych, na wyścigach dwunożnych Kazingi. Kazingę, ciekawe co to jest. Dobra, energię postawi. No, ja się nie dziwię, że energię. Ale teraz postawię na żarcie energię. O, mule staniałe, to super. Znaczy, jak się produkuje żarcie w górach, bo nie pamiętam, pewnie słabo. Kurczę, muszę kiedyś pójść na konie, czy coś innego, nie znam się na... Ten komputer masz 3 pola, produkuje kryształy, energię. No więc szoteć energii już nie będzie. Jest trzęsienie planety. Cała produkcja spadnie o połowę, czy nadal będą niedobory energii. Ale i tak mam max prawie produkcji na wszystkim. I to będzie sprzedawał Smithora? To nie będzie sprzedawał, choć jest to cenę 36, to się nie opłaca. Nie będzie sprzedawał. To jest szybka aukcja. Ta aukcja się odbyła dlatego, że w magazynie jest trochę jeszcze. Jakub, w każdej turze można jedno pole zanabyć? W każdej turze można wziąć tylko jedno pole, dostać za darmo. Czyli jest ten land przydział gruntu. Pierwsza pozycja, która jest po podsumowaniu tury. Natomiast jak się skończą pola, to już tego nie ma. I generalnie potem można kupić. Tylko, że kupować po pierwsze tylko można wtedy, kiedy jest jakieś wolne i kiedy komputer wylosuje, że jest do kupienia. O, kryształy stanie. Czyli nie ma stałej ilości tur. Nie, przydział jest zawsze jeden. Pola. Nie, ale chodzi mi o tury ogólnie. Tury jest 12 tur. Tych dużych tur jest 12. Okay. 12 miesięcy. To jest 12 lat chyba, bo to miesięcy to byłoby za krótko. Okej. Po 12 następuje podsumowanie i albo wygraliśmy, albo przegraliśmy jako polania. Mhm. Dobra. Monopol mam na żarcie? To o to mi chodziło. Z tym, że nie mam żarcia dla wszystkich, czyli mamy niedobór żarcia w całej kolonii. To niedobrze, bo nie o to mi chodziło. Ale mam monopol, to mi to pasuje. Zobaczymy, za ile będą w stanie, bo jak nie będą mieli czasu, to będą mieli strasznie skrócony ten. Zostaje kilka sekund, tylko można nawet wodopadu zdążyć. Więc oni teraz co najmniej będą musieli zapłacić 3-4 stówy za jedną. Ja mam taką strategię, że schodzę w dół wtedy, kiedy ten, który pierwszy się odłączy idący w dół, dojdzie do samego dna. O ten. To jest samo dno. Mam nadzieję.
ale sprzedawanie żarcie po 260 to naprawdę jest niezły wynik. Nie wiem, czy zdążę do niego dojść. Nie zdążę. No to najbogatszy nie będzie w stanie wykonać żadnej operacji. I się teraz wszyscy będą przerzucać na jedzenie. Oczywiście to jest śmieszne. Jakie jest to ostrzeżenie. Ale chyba wszyscy energii mają nadmiar teraz. Ani produkcja wyskoczyła. I tyle. No i będę schodził, nie będę sprzedawał energii. Teraz mamy nadmiar energii. To jest logiczne zachowanie komputera. Jak on idzie teraz, ten komputer do góry, to ten czas biegnie powoli. Jak się zatrzyma się na górze, wyjdzie poza pole, to nagle przyspiesza ten czas. To też jest fajnie rozwiązane. Dobra, podsumowanie. Już jestem, widzicie, na drugim miejscu. Dzięki temu, że to, co ja, czym ja handluję, ceny wzrosły gwałtownie, wartość. I kolonia ma niedobór jedzenia. Dobra, idziemy dalej. I ja chcę zaraz ten grunt, który wspomniałem tego, nie to pole, to chciałem pole. I nie mam żadnego pola, nie dostałem. To bardzo niedobra sytuacja, że nie dostałem pola. No zasadzie nie mam nic do roboty. Mogę na wątusa popolować sobie. Ale jest niedobór żarcia, więc nie tego. No, dobra, przerobię mula od energii elektrycznej na górze na takiego, co produkuje żarcie. Tego jeszcze nie robiłem na przerabianie. Biorę stąd, z pola mula, prowadzę go do sklepu, do centrali i przerabiam go na żarcie. Będzie miał dość dużą produkcję żarcia z tego powodu, że obok jest inny człowiek produkujący jedzenie. Teraz mogę na wampusa zapolować. Ktoś widzi białą kropeczkę, jak piknie? Nie słyszę pikania nigdzie. Jest piknięcie tutaj. No, chodź wampusik. No, chodź. Jest wampus. A, 100 dolców. Tylko szkoda, że ty rysunek tego wampusa nie zobaczymy. Dobra, i wracamy do centrali. I do padu. Tak naprawdę jak muły były po 500, to można było sprzedawać muły w sumie, wszystkie zebrać swoje z planszy. Po 500 muła jeszcze w życiu nie widziałem. Żarcie nawet tak daleko na dolinie budują. To mu się chciało. I komputer ma teraz ten, więc na pewno żarcie zrobi po prawej. A, kryształy jednak woli. Wszystko na kryształy. Bardziej. Meteorytu jeszcze nie było. Nie było meteorytu, który zostawia depozyt z kryształów. I czego jeszcze nie było? To tego na górze postawiłem obok żarcia, więc są dwa. Tu na dole na razie są. O, jest pięć. No, piraci przyjechali zabrać wszystkie kryształy. Ale no, dwa razy się trafili, widzieliście. No to kryształowcy będą niepocieszeni. Z drugiej strony, one kradną również, jak rozumiem, kryształy z tego, z magazynu, więc ceny kryształów pójdą w górę. Czy tylko produkcyjne kryształy zabrali wszystkie? Nie wiem. Ta animacja z lądującą rakietą tam trochę nie wyszła, chociaż w stylu. Chociaż rakieta lądująca na silnikach to się pojawiły pierwsze w praktyce dopiero teraz, nie? Z
SpaceXa ląduje. No dobra, oglądamy, co tu się dzieje. Ruda. Tak. Jak ktoś za dużo produkuje, to ten dźwięk idzie bardzo wysoko. I tak zostaje. No dobra, teraz będzie kryształy. Nie, raczej już jest, dobra, kryształy. Bo tego nie było, bo wszystko ukradłem przecież tam, nie? To nie ma czym handlować nawet, tylko ceny wzrosną. O kurna, no i więcej wyprodukował ode mnie. Za to cena jest po 150, to sprzedam wszystko do magazynu. Po 150 to mogę nawet do magazynu sprzedać. Nie ten klawisz. Takich cen na żarcie to właśnie będzie. Mimo, że jest krytyczny poziom, nadal mogę sprzedać, jak chcę sobie życie skrócić. Mimo, że jest to poziom krytyczny i już grozi skrócenie mojego czasu tego, to ciągle mogę sprzedawać. Nie ma zakazu. Tylko muszę wiedzieć, czym to grozi. Energia 31. Zmarnowanie też nastąpi. Natomiast produkcję wszyscy będą. Będzie ktoś miał niedobór energii? Będą mieli, ile mają niedoboru? 10. 7. A nie, z magazynu kupują. Magazyn ma 4. No to się dogadają. Jacy ostrożni są, obniżają ceny. To potrzebujecie tej energii, przecież musicie produkować to gówno, no. A ten tylko tak ostrożnie jednego sprzedał, też chce podwyższyć cenę. No dobra, no rozumiemy strategię, ale w magazynie będzie dla was za mało. O, i teraz robicie to, co ja sobie życzę. Podbijacie cenę. Za 74 to jeszcze jako tako jestem w stanie go to sprzedać. No, i ja się czuję zadowolony, jestem na drugim miejscu. Nie, na trzecie spadłem. Dobra. Przeżyję. To już jest który miesiąc? Ósmy? Dziewiąty już. No. Jedziemy dalej. Może mi się uda. Nie uda mi się. No, nie plot for sale, to nie jest dziwne. Zastanawiam się, czy ja mogę coś zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse. Na przykład mógłbym z... ruda mi się nie opłaca. To dużo energii produkuje. Ale w zasadzie to ja pójdę napolować na wampusa i tyle. Albo w ogóle od razu na tego. Ten się przerzucę na kryształy. No, żeby przyspieszyć grę, to po prostu pójdę od razu. To ja? Nie. To ja! Twój muł wygrał kolonijny turniej dansa, tańca. Za to masz nagrodę 300 dolców. Cieszę się, ale idę od razu tego do pubu. Przyspieszyć to. Jedzenie i kryształy. No dobra, zobaczmy. No dobra, zostały nam dwie tury. I chyba nam jako kolonii idzie nieźle, ale ja pierwszy chyba nie będę. Dobra. Znowu wszystko się spaliło. Bardzo dobrze. Bardzo dobre ceny pójdą w górę. Cieszymy się.
Ja już move nie potrzebuję, więc cena move mnie nie interesuje. Jak oni nie sprzedadzą teraz tego do magazynu, ale tego się produkowało, 100 jednostek ma, to niestety, no tak, no to mi tam nie dozabuję, te muły nie są potrzebne, więc cena może zarosnąć. Ale po 36 to ja teraz kupię. Tylko ja kupię po 36. Po 37 kupię Dunaja. Będę handlował teraz tym. 36, bo raz tym miejscu, że będzie na pewno droższe. 29. Wszyscy kupują na handel. To mi się podoba. Bo 36 to jest bardzo tanie za. Kryształów nie mam, za 136 to można sprzedawać, nie kupować. Ale ten to się na tego, naprodukował tego? 60 kryształów. To jest 6, 8 tysięcy, nie? No, wszystko sprzedadzą, bo to jest jedna z wyższych cen. No to czerwony będzie teraz czerwony, czy bordowy będzie teraz pierwszy prawdopodobnie. Ta aukcja część jest najnudniejsza, ale jest najważniejsza w tej grze. Dobra. Żarcia u nas dostatek. Wszyscy będą potrzebowali. Cena wywoławcza jest 80. Z tym, że ten jest w stanie ich zaspokoić obydwu, więc to jest niedobrze. Więc ja schodzę w dół w takim razie od razu. Ja chcę sprzedać trochę tego jedzenia im. Dobra. Też do magazynu sprzedam trochę, bo takie rzeczy to się może nie trafić. Po tym rzeczy się zmarnuje. No i energia jeszcze. Ja mam w cholerę energii. Z 35 zostanie mi jakieś 20, tak? 30% się mam, nie? Nie? Mniej. Dziesięć jednostek. Chodźcie chłopcy do mnie po energię. Chodźcie chłopcy do mnie po energię. Nie, wyżej. Stuwa. Taka cena, którą dam. Ty jak nie chcesz energii, to nie będziesz się miał. To jest cena, którą się zgadzam zapłacić. Ciebie niebieski stać. Możesz podejść. Nie chciałeś, to nie produkujesz swojego tego. I który jestem na liście teraz? Proszę bardzo. Jestem już pierwszy. Z niedużą przewagą. 27 tysięcy do 19 tysięcy, ale już moja polityka zaczyna się trochę sprawdzać. Niestety straciłem kawałek gruntu, ponieważ moje żądanie nie zostało zapisane w księgach. I tak się kończy bycie pierwszym. Dobrze. To, co mogę zrobić w tej chwili, to
nie wiem, zapolować na wampusa albo pójść do pubu, nie chcę mi się kombinować, i tak nie mam. Mogę potem polować na ten kawałek gruntu, ale stracić gruntu z czym się nie zdarzyło. No, wkurzył się, że nie ma energii. No dobra. To dwie jednostki gruntu straciłem w czasie tej gry. Jednej mi się nie udało wziąć za darmo, jedną straciłem, bo nie miałem szczęścia w losowaniu. A do pełnego opisu gry będę musiał przygotować się na tego, przeczytać instrukcję dokładnie, żeby legendę całą poznać. A następnie będę musiał, przygotować opis poszczególnych jednostek bojowych. O, jest atak robactwa. To jest pająk, który mi zerze całe żarcie, wyprodukowany na tym jednym kawałku gruntu. On teraz wchodzi i zbiera je poszczególne punkciki. Piwik, piwik. Fest atak. No dobra, wszyscy go przyniskują, żeby przejść dalej. 64. Nadal nie będę sprzedawał. Czy już będą sprzedawać chłopcy? No może baj. Może kupię jeszcze kilka. Tak, nie wiem, z 11. Takiego biznesu w tym, że to jest dziad. 100 jednostek, to jeden sprzedaż. No to znaczy, że ceny spadną. No zobaczymy. Może być to zła inwestycja, no, ale co tam. Kryształy tanieją powoli. Brak sprzedawców, nie będzie aukcji, więc jest ok. No dobra, zobaczmy jak z jedzonkiem. Wszyscy zużyliśmy całe jedzonko. No tylko my dwaj produkowaliśmy. No dobra. Taniej 72, to tego nie sprzedam. Mowy nie ma. 72 kopie. Plus 17, to tamtemu są w stanie sprzedać wszystko. No dobra.
No, po 90 sprzedam. Dobra cena. Niestety spadłem na ostatnie miejsce przez to. W ciągu jednego dnia. Jednego roku. Czy jednego etapu, ale różnica między nami jest niewielka wszystkimi. Odzyskałem swój grunt. Dobra. No, nic dziwnego. Co się stało biednemu komputeru? Twoje dziecko zostało pogryzione przez Bat Lizard. A rachunek za szpital wyniósł 400 dolców. Dasz radę, chłopie. Życzymy zdrowia twojemu dzieckowi. Czy nic nie zmienia? Dobra. Temu komputerowi coś dobrego się przydarzyło. Charity. Dobra. Nie skwitnę. Myślą przypadkiem. Dobra. Ten kryształ dalej wykopuję. I tego. A my zrobimy tak. Przeniesiemy energię na ten na to nowe pole. I dorobimy tam żarcie. Więc mula trzeba wziąć z tego pola. Tu zamontujemy. Dużo wampusów jest dzisiaj. Jest wampus. Wracamy na gambling. O, to wraca statek, czy tu już jest koniec gry. Wraca statek transportowy. Ma taki fajny niebieski kolorek. I krzyżyk na górze, czy jest dobry, a nie piracki. I będzie podsumowanie 12 miesiąca i zobaczymy, kto wygra i czy nasza kolonia przetrwała, czy nie. I oczywiście jeszcze będziemy handlować. Tak mi się wydaje, że jeszcze będziemy handlować w tym miesiącu. Handel w ostatnim dniu ma niewielkie znaczenie, bo niepotrzebne są te wszystkie zasoby na kolejny, a cena i tak już jest wyznaczona. Bo to określi, ile kto czego zwyciężył. Więc on się ustawi jako sprzedawca, ale pewnie nic nie sprzeda, bo nie ma to żadnego znaczenia, nie ma to żadnego wpływu na wynik gry. Dokładnie. Nie było zaznaczonego progu, ile jakie są potrzeby, czy też nie będzie handlu. Czyli te aukcje ostatnie są w zasadzie niepotrzebne w tej grze, chyba żeby po to, żeby podsumować w zasadzie wyniki.
spalić, bo w sensie to będzie wartość jednostki, którą posiadamy tej energii elektrycznej czy czegokolwiek innego. Teraz wynosiłem za jednostkę energii 35, więc ja mam 44 razy 35 i tak zostanie podliczone na ostatnim tym, ale raczej nie będę pierwszy, już to widać. No zobaczmy. Czy ostatnie aukcje są bardziej takie symboliczne w tej grze? I wygrał zielony, ja jestem ostatni. I on jest zawsze taki większy tutaj na tej planszy. Będzie skakał czy coś takiego, a nie taki będzie animowany po prostu kolorkami. Pierwszy to osadnik, tak? Founder to są ci. Overall. Kolonia przetrwała, tak? Zwyciężyła. Federacja chciałaby z przyjemnością poinformować, że chciałby potwierdzić pozytywne podejście do waszych wysików. Będziecie żyli szczęśliwie i komfortowo, tak? No i to jest koniec gry po 12 turach, czyli trzeba zobaczyć, jaki ten kolony, jaki musi mieć wynik. Mhm. Czytam szybko, jaki musi mieć wynik. No dobra, ja chciałem bardzo podziękować, fajny tutorial. A, czego zrobię pełen taki do konkretnego nagrania jest, bo to raczej było takie opowiadanie dynamiczne z tego, co ja już pamiętam z głowy, a do czego muszę się przygotować. Co trzeba zrobić, żeby zwyciężyć? Gdzie się z te wartości powinny być podane? Turnament. Znaczy, dzięki jeszcze raz. Ja już się zbieram. Ja też się zbieram. Jutro dzień normalny, właśnie intensywnej pracy i co trzeba tego. A kiedy przewidujesz posiadanie? Zależy, kiedy będzie. Nad dyskietkami odłożonymi. A no to się umówimy jakoś jeszcze. Może znowu piątek? Powiedz mi, ty masz jakiś sprzęt do PC-ta? Żeby to zacząć jakoś tam kopiować? Czy jakiś tam, nie wiem. Żeby to skopiować do PC-ta, to SEO to USB będę kopiował to. Na tej zasadzie, więc to nie ma problemu z kopiowaniem. A mam też jeszcze, mogę podłączyć stację dyskiety bezpośrednio do PC-ta, tylko to jest już bardzo niewygodne. Dwukierunkowego, nie? No tak, dwukierunkowego. Tylko oprogramowanie do tego jest chyba jakieś masakryczne, więc tego jak widziałem, tak. Więc to łatwiej przez zatargi na CO2 USD skopiować, po prostu robiąc obrazy dyskiety. No, jasne. No dokładnie. Dobra, ja jeszcze raz dziękuję. Było bardzo fajnie, ale muszę już uciekać. No jasne. Dobra. No to hej, hej. Dzięki. Ja też już mówię cześć i sobie tylko jedną rzecz przeczytam i do tego. Pa, pa. Dobranoc. Cześć, dobranoc. Hej, hej.